Mam na imię Markus i jestem alkoholikiem. Wiem, co sobie teraz pomyślicie. Szykuje się kolejna ckliwa historyjka o jakimś frajerze, który stracił kontrolę nad własnym życiem, bo ciągle zaglądał do butelki, prawda? No cóż, nie do końca tak to wygląda. Bill, mój sponsor z AA, zasugerował, że jeśli mam nadzieję kiedykolwiek utrzymać się w trzeźwości, będę musiał stawić czoła wszystkim swoim demonom. Raz, a dobrze. Choć nie ma możliwości, by podejrzewał, że moje demony są czymś o wiele bardziej dosłownym niż to, co prześladuje przeciętną osobę uzależnioną, to mimo wszystko uważam, że ma rację. To jest moja czwarta lub piąta próba wyjścia z nałogu. Ciężko mi stwierdzić z całą pewnością, ponieważ moja osobista historia jest trochę, jakby to powiedzieć, zagmatwana. Spoczywa sobie ukryta pod warstwą osadu każdej kolejnej butelki. Był taki moment, w którym sięgnąłem po inne sposoby przysłonięcia rzeczywistości ciężką zasłoną. Ale przedawkowanie, które niemal doprowadziło do zejścia z tego świata, przekonało mnie, by trzymać się raczej tych bardziej konwencjonalnych metod upojenia. Oczywiście nie jest tak, że alkohol jest zupełnie bezpieczny, ale trzeba się nieporównywalnie bardziej postarać, by wypić za dużo, podczas gdy w drugim przypadku jedno ukłucie wystarczyło, abym stanął u progu drzwi śmierci. Wymówki, prawda? Tak. My uzależnieni wciąż ich szukamy. Zawsze znajdziemy coś, by bronić swoich decyzji. Bardziej lub mniej sensownie. W mojej opowieści nie będę tłumaczył się z tych wszystkich lat, w których się zapijałem. Najbardziej zależy mi na wyciągnięciu innych rzeczy. Powiedzmy, że chciałbym po prostu wyznać swoje grzechy. Miałem wtedy 14 lat. Wraz z innymi harcerzami spędzaliśmy weekend w dziczy, kilka mil od mojego domu. To Liam namówił nas, byśmy tamtego lata dołączyli do drużyny. Chociaż ja na początku pozostawałem raczej niechętny. Nigdy nie czułem się typem wycieczkowicza. To John, Malcolm i Ian prawie od razu przystali na propozycję wyjazdu. W zasadzie byli moimi jedynymi przyjaciółmi, dlatego nie chciałem wyjść na odludkę. Choć oczywiście 100 razy bardziej wolałbym zostać w domu i grać sobie na playaku albo Xboxie, niż przewracać się z boku na bok w śpiworze przez kilka dni. Poza tym uważałem, że jesteśmy już chyba za starzy na takie akcje. Jednak na miejscu okazało się, że jest o wiele lepiej niż się spodziewałem. Gilroy, nasz instruktor, był lekko po 20. Wyluzowany, nie wprowadzał napiętej atmosfery. Był wujkiem jednego z dzieciaków imieniem Benny, który należał do grupy dłużej niż którykolwiek z nas. Całkiem w porządku gość, choć trochę zarozumiały i zbyt gorliwie przestrzegający kodeksu, jak to nazywał. Ale nawet on zdołał zrelaksować się i odpuścić, kiedy dotarliśmy nad jezioro. Pierwsze popołudnie upłynęło nam w zasadzie głównie na łowieniu ryb i wygłupianiu się. Raz nawet prawie przekułem Johnowi ucho przy zarzucaniu wędki. Na szczęście w porę się uchylił i haczyk zaledwie drasnął mu tył głowy. Wtedy moja koordynacja była nie lepsza niż u pijanego tancerza breakdance. Zresztą dalej w tej kwestii nic się nie zmieniło. Choć obecnie jest to głównie wina alkoholu. John spojrzał na mnie w szoku. Obaj patrzyliśmy na siebie w ciszy, zanim żyłka mojej wędki bezwładnie opadła na trawie. Ale wystarczyły sekundy, żebyśmy obaj parsknęli śmiechem. Na pewno czułbym się fatalnie, gdybym przez przypadek wbił mu w ucho to cholerstwo. Ale często nachodzi mnie myśl, czy przypadkiem wycieczka na ostry dyżur
nie ocaliłaby nas od tamtych okropnych wydarzeń, których widmo dręczy mnie do tej pory. Kiedy tamtej soboty, 28 września 2002 roku, zaszło już słońce, rozpaliliśmy ognisko, wokół którego na zmianę mieliśmy opowiadać sobie straszne historie. Nie do końca wiem, co nami wtedy kierowało. Czy zwykła tradycja nakazująca zebranie się przy kontrolowanym płomieniu i popuszczenie wodzów fantazji, czy też chcieliśmy po prostu nieco utrudnić sobie sen tamtej nocy, utrzymując czujne, szeroko otwarte oczy po usłyszeniu masy miejskich legend i ludowych przesądów. Jakikolwiek był powód, szczerze nie mogłem się tego doczekać. Zawsze byłem kreatywnym dzieckiem, podczas gdy mój starszy brat był większym intelektualistą o bardziej logicznym sposobie myślenia. Kiedy byliśmy dziećmi, zakładałem, że ojciec zastosował ten sprytny zabieg językowy w celu uniknięcia stwierdzenia, że byłem po prostu tym głupszym synem. W końcu on sam był inteligentnym facetem. Mnie jednak nie przeszkadza moja zdolność do snucia marzeń na jawie o cudownych i najbardziej odległych miejscach. Dziś, po tym, co przeszedłem, moja kreatywność jedynie jeszcze bardziej podsyca tortury. Po tym, jak zaszło już słońce, delikatny wiatr zaczął głaskać pod muchami brzeg jeziora, na którym obozowaliśmy. Temperatura spadła, a ciepło ognia stało się prawdziwym ukojeniem dla mojej gęsiej skórki. Siedzieliśmy w kółku, ogrzewając nasze rozdygotane z zimna ciała, podając sobie z ręki do ręki służącą nam za mikrofon latarkę. Nie byłem specjalnie przygotowany, jako że propozycja opowieści przy ognisku pojawiła się dopiero po tym, jak zapadł zmrok. Mimo to nigdy nie miałem problemu z improwizowaniem. Nie zwracałem zbytnio uwagi na historie, które inni opowiadali przede mną. W tym czasie przygotowywałem na poczekaniu swoją własną, tą, którą z pewnością wziąłem bardziej na serio niż inni. Przynajmniej wtedy tak właśnie myślałem. Pierwszych kilka bajeczek nie było nawet w stanie wyrwać mnie na dobre z procesu obmyślania planu własnej historii. Piąty dzieciak, który zaczął mówić, chyba miał na imię Reggie, na krótko zwrócił moją uwagę. Ale gdy napięcie osiągnęło swój moment kulminacyjny, główny bohater obudził się, a wszystko okazało się być jedynie jego snem. Wiem, że to tylko głupie ogniskowe opowiastki wymyślone przez dzieciaki w wieku od 10 do 14 lat. Ale ja zawsze uważałem takie zakończenia za swego rodzaju oszustwo, nawet gdy serwował je na prędce szóstoklasista. Przewróciłem tylko oczami, zamykając uszy na kolejną nadchodzącą opowieść, już drugą, w której występował potwór czyhający pod łóżkiem. Nawet John i Malcolm nie dali rady wymyślić czegoś wystarczająco dobrego, żeby porwać mi konstruowanie świata przedstawionego i tworzenie poszczególnych postaci. Było nas w sumie 14 osób, nie licząc Gilroya, który stanowczo zbyt entuzjastycznie reagował na każdą z przedstawionych historii. Specjalnie zająłem sobie miejsce obok Beniego, który zgłosił się jako pierwszy, bo zależało mi, żeby moją opowieść słyszeli jako ostatnią. Nie tylko dlatego, że chciałem mieć więcej czasu na dopracowanie swojego pomysłu, zanim zgodnie z ruchem wskazówek zegara nadeszłaby moja kolej. Miałem też pewność, że moja opowieść będzie absolutną petardą, przez którą nikt nie będzie w nocy spał spokojnie. W ustach już zbierała mi się ślina na myśl o zbliżającej się wielkiej chwili, kiedy latarkę przechwycił Liam.
Od pierwszych sekund, kiedy tylko zaczął mówić, wprost nie mogłem oderwać się od jego opowieści. Przylgnęła do mnie jak supermocny klej i trwa tak aż do dziś. Światło padające na jego podbródek, zgodnie ze zwyczajem snucia takich opowieści przy ognisku, sprawiało, że jego głos brzmiał nadzwyczaj złowieszczo i ponuro. Podczas gdy wszystkie dzieciaki śmiały się i żartowały, słuchając poprzedniej historyjki, następne opowiadanie takich wciągnęło, że nikt nie pisnął nawet słowem. Nikt nawet na chwilę nie oderwał wzroku od twarzy chłopaka, oświetlonej blaskiem latarki i tańczących w ognisku płomieni. Nie wiem, czy chodziło o słowa, które dobierał, czy o sposób, w jaki je wypowiadał, ale po tylu latach wciąż doskonale pamiętam każdą sylabę. Swoją opowieść zatytułował Zdrada Króla. Barnaba Król był dzieckiem, jakiego z pewnością nie pragnąłby żaden rodzic. Nie dość, że szpeciło go okropnie zdeformowane ciało, co oznajmiła przeszywającym krzykiem położna w momencie, gdy przyjmowała go na ten świat, to na dodatek przez swoje usposobienie stał się nieustannym utrapieniem dla matki i ojca. Podczas swoich narodzin w ogóle nie krzyczał, nie uronił ani jednej łzy, mimo gwałtownej i wstrząsającej przeprawy do nowego środowiska. Wpatrywał się jedynie w matkę swoimi maleńkimi, czarnymi, pustymi oczami. Chociaż Katrin i Harold Król w równym stopniu sparaliżowani ze strachu obserwowali swojego upiornego potomka, próbowali nie ukazywać sobie tych uczuć i dzielnie grać dalej kartami, które rozdał im okrutny los. Lata mijały, a para wciąż odmawiała wszelkich wizyt w swoim domu. Nie zapraszali nawet swoich rodziców, którzy mieli nadzieję aktywnie uczestniczyć w życiu swojego wnuka. Ponieważ nigdy nie uzasadnili swojej decyzji o niewpuszczaniu żadnych gości, ich najbliżsi nie ustawali w próbach odwiedzin. To Haroldowi bardziej niż Katrin zależało na tym, by uchronić młodego Barnabę przed wścibskim wzrokiem ciekawskich ludzi, czy to przez wstyd, czy też przez lęki, o których nigdy głośno nie mówił. Tymczasem jego żona była niezdecydowana. Oczywiście podzielała jego obawy, niezależnie od tego, jak usilnie próbowała przekonać samą siebie, że kocha swoje dziecko. To prawda. Jego natura wydawała się być tak samo groteskowa jak jego twarz. Mimo to nie traciła nadziei, że pewnego dnia znajdzie sposób, by odmienić oba te aspekty. Przeżywszy 10 lat na tym świecie, Barnaba został przez rodziców zamknięty w piwnicy. Stwierdzili, że to działanie było konieczne po tym, jak ich syn zaczął swoje nocne wyprawy. Jakieś kilka miesięcy przed podjęciem ostatecznej decyzji o uwięzieniu go. Dopiero kiedy Harold dostrzegł krwawą smugę ciągnącą się z lasu za ich domem, wprost do rozszarpanej wiewiórki, przysypanej ziemią obok tarasu, dotarło do niego, że zdecydowanie dzieje się coś niedobrego. Pewnej nocy, gdy Katrin odpłynęła, zażywając wcześniej swoje pigułki nasenne, Harold postanowił czuwać, by przyjrzeć się bliżej tej niepokojącej sytuacji. Ukradkiem wyszedł z domu i schował się w swojej szopie na narzędzia z tyłu podwórka, tuż przy linii drzew, siedząc w całkowitej ciszy, tak by nie wystraszyć swą obecnością żadnych dzikich zwierząt. Chociaż w głębi duszy podejrzewał, kto jest odpowiedzialny za rozszarpane szczątki małego leśnego stworzątka, w
wciąż miał nadzieję, że jednak się myli. Gdy przez szparę w drewnianej ścianie szopy zobaczył młodego Barnabę wymykającego się przez tylne drzwi, poczuł napięcie ogarniające całe plecy. Utwierdził się tym samym, że jego pierwsze podejrzenia były słuszne. Chłopak rzucił szybkie spojrzenie swoich czarnych oczu z jednej strony na drugą, prześlizgując się zwinnie przez podwórko, przygarbiony, ze stróżką śliny zwisającą z nadmiernie rozrośniętej, wysuniętej dolnej szczęki. Obserwując z wnętrza szopy, jak jego syn przemyka mu przed oczami, dość niechętnie ruszył w ślad za nim do lasu. Po chwili do mężczyzny dotarło jednak, że nie przemyślał dobrze swej decyzji. Owszem, chłopiec był mały jak na swój wiek, ale Harold wciąż nosił na sobie blizny po jego ostrych jak brzytwa zębach, które zatopił w nim jego syn, gdy był młodszy. Nie mógł odgonić od siebie myśli, że jeśli Barnaba nie znajdzie czegoś, czym mógłby zaspokoić swój głód, nie zawaha się ponownie użyć swoich szczęk przeciwko własnemu ojcu. Wciąż kłócił się ze swoimi myślami. Nie dowierzał, że krew z jego krwi, ciało z jego ciała mogłoby być zdolne do tak poważnego czynu, towarzyszącego i tak niepokojącym nocnym wypadom do lasu. Prowadził tak ze sobą tę wewnętrzną debatę, nieświadomy, ile tak naprawdę czasu upłynęło, gdy nagle w polu widzenia znów pojawił się jego syn. Królik, którego trzymał między wydłużonymi palcami lewej dłoni, wierzgał i popiskiwał, ale chłopiec pozostawał kompletnie obojętny na jego jęki. Harold musiał zasłonić usta, by stłumić podobny pisk przerażenia, kiedy dzieciak podniósł spanikowane zwierzę do swoich ust. Koszmarne dźwięki wydawane przez biedne stworzenie, w połączeniu z rozrywaniem jego okrytego futrem ciała, spowodowany, że schowany w szopie mężczyzna zmuszony był zamknąć oczy. W przeciwnym wypadku ryzykowałby zwróceniem na podłogę całej kolacji, a tym samym zdemaskowaniem. Nawet zasłaniając uszy, nie zdołał zablokować wściekłych dźwięków rozdzierania ciała i trzaskania kości dobiegających z zewnątrz, od strony kończącego swą przekąskę Barnaby. Gdy tylko makabryczne odgłosy ucichły, Harold z zawahaniem spojrzał przez szparę między deskami. Zobaczył chłopca, który wciąż trzymał w zwisającej poniżej kolan ręce to, co zostało z wyssanego do ostatniej kropli krwi królika. Ponownie dzieciak rozejrzał się i podszedł bliżej w kierunku domu. Następnie kucnął i odsunął w bok obluzowaną deskę pod patio, po czym zniknął tuż za nią. Gdy skończył, z powrotem zakradł się do domu, jeszcze raz oglądając się za siebie. Harold mógł przysiąc, że czarne, ślepia potwora wpatrywały się prosto w jego szeroko otwarte i roztrzęsione oko, które wyglądało przez szczelinę w ścianie. W końcu jednak, gdy syn cicho zamknął za sobą drzwi, wreszcie mógł wypuścić z ust wstrzymywany z napięcia oddech. Nieoczekiwanie ze strony Barnaby nie spotkali się z oporem związanym z jego przeprowadzką do piwnicy. Choć na początku nie był świadomy, że czeka go zamknięcie za ciężkimi drzwiami spiętymi łańcuchem na kłódkę. Harold sam przygotował całe pomieszczenie. Zawsze bardzo sprawnie radził sobie z wszelkimi robótkami budowlanymi, zresztą jak każdy doświadczony robotnik. Nie ukrywał swojego zadowolenia ze wzmocnionych, dźwiękoszczelnych ścian oraz drzwi,
na których widok chłopak uświadomił sobie charakter nowych okoliczności, w jakich się znalazł. Królowie karmili swego syna, podając mu jedzenie przez otwór w drzwiach. W swoim małym, podziemnym apartamencie miał zapewnioną własną łazienkę, jak również kablówkę, gry i mnóstwo książek, żeby się nie nudzić. Oczywiście zastosowanie tych środków bardziej miało na celu wyciszenie wyrzutów sumienia rodziców niż rzeczywiste spełnienie potrzeb ich syna, ale dzięki temu mogli chociaż przesypiać noce i ponownie oddawać się tym aktywnościom, na które nie mogli sobie pozwolić od czasu pojawienia się Barnaby. Właśnie wtedy na świat przyszła Lilian. Jej poczęcie przepełniało parę lękiem i obawą, że w łonie Katrin wykiełkowało kolejne, diabelskie nasienie. Tym bardziej nie posiadali się z radości po jej narodzinach, widząc, że nareszcie zostali obdarowani takim dzieckiem, o którym zawsze marzyli. Mała stała się prawdziwym światłem ich życia. Była łudząco podobna do matki, tak samo piękna jak jej rodzicielka w dzieciństwie. Naturalnie postanowili nigdy nie przedstawiać sobie swoich dzieci. Wymagało to jednak coraz większego wysiłku, im dziewczynka była starsza. Zmieniały się kolejne pory roku, a każda z nich przynosiła królom nowe doświadczenia i chwile spędzone ze swoją małą dziewczynką. Doprawdy była bardzo dobrze ułożonym dzieckiem, nie licząc jednej sytuacji w szkole, gdy wdała się w bójkę z pewnym chłopcem. Harold dosłownie zagotował się ze złości, kiedy córka wyznała mu, że starszy uczeń już wcześniej bardzo jej dokuczał. Jeszcze za młodu bywał niezwykle porywczą osobą. Często rzucał się na innych z byle powodu. Tak więc po tym, co usłyszał od Lili, potrzebował kilku chwil, by się uspokoić. Korciło go, by udać się zaraz do domu chłopaka i nawrzucać mu za to, co zrobił. Ale obiecał sobie nie wracać do starego, impulsywnego sposobu rozwiązywania problemów. Złość przeszła mu całkowicie, kiedy córka zapewniła go, że od kiedy zatopiła swoje zęby w jego ręce, chuligan w końcu zostawił ją w spokoju. Jednakże był jednocześnie trochę zaniepokojony możliwością przypadkowego połknięcia przez Lili krwi chłopaka, jeśli ugryzienie było na tyle mocne, by przebić się przez skórę. Rozumiała jego obawy. Wiedziała przecież, że groziłoby to zarażeniem się różnymi chorobami. Dlatego ku uldze swego ojca zapewniła go, że jej atak pozostawił po sobie zaledwie śniaka. Królowie brali czynny udział we wszelkich wydarzeniach z życia szkolnego swojej córki. Przychodzili na pokazy talentów, zawody sportowe, nie czując przy tym, że zupełnie zaniedbują Barnabę. Lili była bardzo towarzyską dziewczynką. Miała wielu wspaniałych przyjaciół. Rodzice robili wszystko, co w ich mocy, by tylko ją uszczęśliwić. Zaś w przypadku starszego dziecka wkładali minimalny wysiłek, by jedynie podtrzymać żałosną egzystencję syna. Wszystko w ich poukładanym życiu przybrało znacznie bardziej brutalny obrót w dzień poprzedzający 11 urodziny małej Lili, kiedy to ich świat rozpadł się na kawałki zaledwie w kilka minut. Nie wyznając prawdy Katrin i Haroldowi, ich córka już od kilku lat była świadoma, że ma rodzeństwo. Choć nigdy nie stanęli ze sobą twarzą w twarz, znaleźli sposób, by się komunikować. Pewnego razu, gdy była młodsza i o wiele drobniejsza, poszła za ojcem, kiedy właśnie zanosił jej bratu wieczorny posiłek. Królowie zawsze starali się upewniać, że córka jest zajęta czymś innym, podczas gdy jedno z nich musiało udać się na wyprawę do piwnicy, którą musieli odbywać dwa razy dziennie.
Nie zauważyli jednak rosnącej w niej z dnia na dzień świadomości ich dziwnego zachowania o tych konkretnych porach dnia. Będąc ciekawskim dzieckiem, tak jak wielu byłoby na jej miejscu, planowała swoje śledztwo przez dobry tydzień, zanim w końcu zdecydowała się na jakikolwiek krok. Serce uderzało szybciej z podekscytowania, kiedy skradała się cicho za ojcem. Chowała się za każdym mijanym meblem, na wypadek, gdyby zechciał się nagle odwrócić. Namierzanie tajemniczego celu zakończyło się w momencie, gdy ojciec dotarł do drzwi piwnicy i je za sobą zamknął. Wtedy już dobrze wiedziała, co ma robić dalej. Harold trzymał klucze do wejścia na klatkę schodową prowadzącą do podziemnego mieszkanka razem z innymi, na tym samym breloku. Lili musiała postarać się jeszcze bardziej. Trzeba było zabrać je nocą, kiedy rodzice będą już spali. Była jednak pewna, że da radę je ściągnąć. Tak więc po tym, jak jej troskliwi opiekunowie ułożyli ją w łóżku, nie zamierzała pozwolić sobie na sen. Utrzymanie przytomności okazało się dość trudnym zadaniem, zwłaszcza że w nieprzeniknionych ciemnościach panujących w sypialni musiała oprzeć się pokusie zabawy czy czegokolwiek, czym mogłaby zająć głowę. Mimo to zdołała zwalczyć senność. Było około 2 nad ranem, kiedy Lili w końcu ruszyła się z łóżka i uchyliła drzwi swego pokoju, zmierzając do sypialni rodziców. Chociaż na wszelki wypadek miała przygotowaną wymówkę, obudził ją straszny koszmar, więc chciała schronić się w łóżku u boku mamy i taty. To i tak zżerały ją nerwy, gdy przekraczała próg ich pokoju. Poruszała się niezwykle zwinnie i cicho. Bardzo sprawnie zacisnęła dłoń na pęku kluczy znajdującym się na nocnym stoliku, tak by uniknąć jakiegokolwiek dzwonienia, które mogłoby obudzić ojca i udaremnić całą misternie przygotowaną akcję. Wychodząc z pokoju na korytarz, nie mogła złapać tchu, ale udało jej się pomyślnie zakończyć pierwszy etap planu. Nie minęło dużo czasu, nim jej drobne nogi dodreptały do zamkniętych drzwi. Palce dłoni drżały w nerwowym wyczekiwaniu, które szybko ustąpiło miejsca frustracji, gdy sprawdzała jeden klucz za drugim. W końcu wraz z kolejnym ciężkim i niespokojnym westchnięciem znalazła pasujący do zamka klucz, którym otworzyła drzwi. Początkowo podczas ich pierwszej rozmowy odbywającej się przez wąską klapę w drzwiach prowadzących do tajemniczego mieszkanka, Barnaba był wystraszony. Jednak kiedy tylko Lili wyjawiła mu prawdę o sobie, jego strach momentalnie przerodził się w gniew, co sprawiło, że dziewczynka zaczęła się wycofywać. Gdy do chłopaka dotarło, że jedyny przyjazny głos, który w życiu słyszał, właśnie niknie gdzieś w oddali, wściekłość natychmiast prysła i błagalnym głosem zaczął prosić, by nieoczekiwany gość został przy nim dłużej. Tamtej nocy rozmawiali kilka godzin, w ciągu których chłopiec poczuł się z siostrą wystarczająco pewnie, by nachylić twarz przy wąskim otworze, przez który były mu dostarczane posiłki. Ujrzawszy po raz pierwszy ledwie część jego postaci, westchnęła gwałtownie w szoku, lecz już po chwili wyciągnęła zwolna swoje drobne palce, przeciskając je przez otwór na drzwiach i zaczęła gładzić nimi po szorstkim policzku swego brata. Barnaba poczuł wtedy ciepło, którego nigdy wcześniej jeszcze nie zaznał. Zanim Lili wróciła do swojej sypialni, Barnaba opowiedział siostrze o swych próbach ucieczki. Za pomocą plastikowych sztućców, które otrzymywał razem z jedzeniem, przez lata zdołał wyskrobać jedynie małą szparkę na górze ściany,
dzielącej go od świata zewnętrznego. Jednak i to na coś się zdało. Od tamtej nocy, codziennie, jeśli teren był czysty, to nawet kilka razy w ciągu dnia wymieniali między sobą liściki, przeciskając je przez ten mały otwór. Choć Lili wciąż sporadycznie organizowała swoje tajne misje, mające na celu konwersacje z bratem, nie mogła ryzykować zbyt częstym pojawianiem się na dole, jako że jej ojciec bywał dość spostrzegawczy. Mimo tego, że była dziewczynką, która miała w życiu wszystko, czego tylko mogła zapragnąć, to wreszcie zdobyła coś, czego nie kupiłaby za żadne pieniądze. Starszego brata. Po 3 latach utrzymywania tej jakże ubogiej formy komunikacji, Lili przyrzekła bratu, że uwolni go z zamknięcia. Znając jedynie jego wersję wydarzeń, tłumaczącą powód uwięzienia i ukrywania przed światem, dziewczynka widziała w nim ofiarę, podczas gdy jej ukochani rodzice okazali się być nikczemnymi bohaterami tej opowieści, okrutnymi pod tak wieloma względami, o które w życiu by ich nie podejrzewała. Pęk kluczy, z którym za każdym razem wymykała się do piwnicy nad ranem, nie zawierał tych odpowiednich, które otwierałyby liczne zamki wiążące Barnabę. Musiały minąć kolejne tygodnie, nim zdołała odkryć miejsce przechowywania właściwych kluczy. Stało się to pewnego powszedniego dnia, po tym jak przekonała swych kochających opiekunów, że nie czuje się na siłach, by pójść do szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, że nigdy wcześniej nie wykazywała się nawet najmniejszymi oznakami braku odpowiedzialności, matka wraz z ojcem nie poddawali w wątpliwość prawdziwości jej wyznania. Jednak ze względu na swoje zobowiązania zawodowe, żadne z nich nie mogło zostać przy niej w domu. Zapewniła ich, że nie potrzebuje już niańki, choć nie było łatwo wybić im tego pomysłu z głowy. W każdym razie potrafiła wykazać się prawdziwym talentem aktorskim, jeśli tylko zależało jej na czymś naprawdę mocno. Śledząc ojca przez tych kilka tygodni poprzedzających zaplanowaną ucieczkę z więzienia, zauważyła, że zawsze po dostarczeniu synowi posiłków wracał do swojego gabinetu. Choć zamykał za sobą drzwi, i tak udawało jej się podglądać dalej przez dziurkę od klucza. Właśnie w ten sposób zobaczyła któregoś razu, jak sprawdza zawartość szuflady po lewej stronie biurka. Zaledwie rzucił okiem, zanim zamknął ją na klucz, ale czuła, że jest to swego rodzaju rytuał. Musiał się upewnić, że klucze do celi jego syna pozostają nietknięte. Chociaż rankiem niechętnie wychodząc do pracy, Harold zabrał ze sobą pęk kluczy, który zwisał przyczepiony do jego paska, Lili nie widziała już powodu, by tym razem zostawiać wszystko w stanie nienaruszonym, tak jak zawsze to robiła. Po powrocie do domu od razu miał domyślić się, co się stało, że jego więzień wydostał się na wolność. Łom, który Lili znalazła wśród innych narzędzi w garażu, szybko poradził sobie z szufladą, choć biurko zdawało się być wykonane z wysokiej jakości materiałów. Kiedy spojrzała na jedyną zawartość, pęk kluczy, który miała nadzieję tam znaleźć, nie marnowała więcej czasu i natychmiast pobiegła do piwnicy. Ponownie musiała użyć łomu, aby otworzyć drzwi na szczycie schodów. Choć dopasowywanie kluczy do odpowiednich zamków zajęło trochę czasu, sprawiło to tylko, że jej uśmiech stał się jeszcze bardziej szczery, gdy po raz pierwszy stanęła z bratem twarzą w twarz. Owszem, jego małe, podkrążone oczy i nisko wisząca szczęka wypełniona cienkimi jak igły zębami nieco ją niepokoiły. Ich widok budził w niej dyskomfort nawet wcześniej,
przy żartobliwych spojrzeniach wymienianych przez szczelinę w dolnej części drzwi. Mały, zadarty nos i spiczaste uszy, przy których zwisały długie, rude kępy włosów, były równie irytujące, ale jego wyraz twarzy, jeśli tak mogła to nazwać, skrywał jedynie miłość. Rzucili się sobie w objęcia, wylewając łzy wzajemnie na swych ramionach. Dla Barnaby było to zupełnie nowe przeżycie. Czuć się prawdziwie chcianym i uwielbianym. Jedyne, co znał, to pogarda i nienawiść za to, że w ogóle miał czelność pojawić się na tym świecie. Lili jednak widziała w tych połyskujących oczach swojego ukochanego brata, a nie potwora, jakiego dostrzegł ich ojciec. Podczas pakowania jego skromnego dobytku ich uszu dobiegły dźwięki, które sprawiły, że twarze obojga momentalnie pobladły. Otwarcie drzwi wejściowych domu i następująca później szalona wiązanka przekleństw wypluwanych z ust matki, po tym jak najwyraźniej zauważyła uchylone drzwi prowadzące do piwnicy. Taki rozwój sytuacji pozostawił im ograniczone dalsze możliwości. Lili zaproponowała bratu, że sama spróbuje załatwić tę sprawę. Gdy wchodziła po schodach, zastała Katrin stojącą w drzwiach. Wyglądała na równie bladą i zszokowaną jak jej córka. Barnaba słyszał, jak siostra usiłuje przekonać matkę, by zwrócili chłopcu wolność. Najwyraźniej jednak nie chciała o tym nawet słyszeć. Próbował zakryć uszy. Chciał stłumić odgłosy kłótni między matką a córką, która stawała się coraz bardziej zaciekła, ale na niewiele się to zdało. Wreszcie, mając nadzieję, że może w jakiś sposób uda mu się załagodzić spór, po raz pierwszy od lat powoli zaczął pokonywać kolejne stopnie. Przeszedł przez drzwi i zobaczył matkę rozmawiającą przez telefon, niewątpliwie żądającą, aby jej mąż natychmiast wrócił do domu. Kiedy odwróciła się i zobaczyła syna, krzyknęła tak głośno, że Barnaba mógłby przysiąc, że całe włosy posiwiały jej z przerażenia. Jako że to głównie ojciec przynosił mu posiłki, od dawna nie słyszał głosu Katrin, nie mówiąc już o widoku jej twarzy. Z łatwością rozpoznał jednak wyraz nienawiści i wstrętu, jaki obecnie się na niej malował. Czy to z powodu drżenia kończyn, czy po prostu wstydu, spowodowanego znajomymi grymasami, jakie wywołał jej widok, chłopak w bardzo małym stopniu zdawał sobie sprawę z tego, co wydarzyło się później. Przynajmniej na początku. Gdy on i jego rodzicielka patrzyli na siebie nawzajem, każde z nich pozostające w początkowej fazie przeżywanej udręki, ich twarze w jednej chwili przybrały wyraz przerażenia. W momencie, gdy mała Lilian rzuciła się na matkę, zatapiając zęby w mięsistej tkance jej gardła. Krew zaczęła tryskać po ścianach. Barnaba upadł na kolana, ledwo mogąc ogarnąć umysłem to, czego właśnie był świadkiem. Kiedy jego siostra odchyliła głowę w tył, odrywając wraz ze skórą lepkie włókna, jej matka spojrzała na nią zszokowana, upadając na podłogę. Coś ty zrobiła? Zapytał Barnaba, kręcąc głową na boki. To jedyny sposób, kochany, odpowiedziała, wycierając usta wierzchem ramienia, rozmazując przy tym krew matki po całym policzku. Nadal patrzyła na brata z pełnym miłości uczuciem, nawet kiedy jej twarz zaczęła się wykrzywiać podczas gwałtownego rozrostu całego ciała. Pokażę ci, jak to zrobić, jeśli chcesz, wyznała, gdy zmiana wyglądu dobiegła końca, ukazując doskonale ukształtowaną kopię kobiety, która leżała martwa na podłodze. Nie musisz tak żyć, jak tego nie chcesz.
położyła dłoń na zmutowanej twarzy brata, pozwalając mu uwierzyć choć przez chwilę, że matka w końcu go zaakceptowała. Chociaż zdążyła zaciągnąć ciało do piwnicy, zanim do domu wrócił ojciec, to nie miała szansy posprzątać pozostawionej po nim połyskującej, szkarłatnej kałuży, ani śladów przeciągania prowadzących wprost do drzwi. Harold wpadł, dopytując, co się stało, obawiając się tego, że Barnaba wydostał się z zamknięcia i pożarł ich ukochaną córeczkę. Lili pozbyła się mężczyzny równie szybko jak wcześniej jego żony. Tym razem podwstępnie, skradzionym językiem zwabiając go w swe ramiona. Potem, gdy tylko stracił czujność, wbiła zęby w jego gardło. Barnaba nie widział całego zdarzenia. W tym czasie siedział w piwnicy przy szczątkach swojej matki, w pobliżu których nie miał najmniejszej ochoty przebywać. Zgodził się jedynie za sprawą nalegań siostry, która nakazała mu trwać w ukryciu, podczas gdy ona zajmowała się ojcem. Kiedy schodziła po schodach, tym razem przybierając twarz Harolda, upuściła jego ciało przy zwłokach żony, po czym uklękła obok jedynego, prawdziwego członka rodziny, na której jej zależało. Okłamali nas, powiedziała, ponownie gładząc jego twarz. Nigdy by cię nie wypuścili. To było konieczne. Barnaba nic nie mówił. Patrzył tylko w milczeniu swoimi małymi, czarnymi oczami, otwartymi tak szeroko, jak tylko był w stanie. Nagle Lili zanurzyła rękę w kałuży krwi otaczającej martwą matkę i przyłożyła ją do twarzy brata. To łatwe. Już dawno temu odkryłam nasze zdolności. Wiem, że ty też to potrafisz. Drugą ręką chwyciła jego zwisającą dolną szczękę i wlała do niej zebraną w dłoni krew. Kiedy Barnaba próbował się odwrócić i wypluć śmierdzący płyn, zamknęła mu usta i mocno przytrzymała, dopóki nie przełknął. Minęło kilka godzin usilnego przekonywania siostry, podczas których debatowali, wymiotowali, a nawet kłócili się. Jednak zanim zapadła noc, chłopiec przybrał wygląd swojej matki, podczas gdy Lili zachowała postać ojca. Możesz stać się kimkolwiek, kogo krew wypijesz. W każdym razie to właśnie odkryłam i przetestowałam. Nigdy nie próbowałam na zwierzętach, ale to też może się udać. Barnaba przytakiwał. Odpowiadał tylko wtedy, gdy zapytała go o coś wprost. Kiedyś okłamała ojca w sprawie uszkodzenia skóry starszego ucznia, który znęcał się nad nią w szkole, gdy była młodsza. Doskonale zdawała sobie sprawę z jego prawdziwych obaw. Gdy spojrzała w łazienkowe lustro po tym, jak uciekła pobójce z tamtym dzieciakiem, nie widziała siebie, ale chłopca, którego zostawiła zakrwawionego na trawniku. Nigdy nie zrozumiała, dlaczego Harold Król wyparł się bycia tego, za kogo go uważała. Dokładnie tym samym byli ona i jej brat. Właśnie to odrzucenie otrzymanych od Boga darów podsycało jej rosnącą wobec niego nienawiść. Gdyby tylko pozwolił swoim dzieciom dowiedzieć się, do czego są zdolne we wcześniejszym wieku, jej brat nigdy nie musiałby ukrywać się przed światem. Mógłby przybrać przecież dowolną twarz, zamiast przez cały czas dawać sobie wmawiać, że jest potworem. Chociaż Barnaba gardził rodzicami, tak naprawdę odkąd pamiętał, to jednak nigdy tego nie chciał. Wstydził się swoich prymitywnych instynktów, które zmuszały go do żerowania w lesie za ich domem, gdy był jeszcze o wiele za młody,
aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Co prawda nigdy nie byłby w stanie przewidzieć, do czego to doprowadzi, ale nie chciał być tego częścią. Sam sobie to obiecał. Kilka godzin po tym, jak oboje udali się na spoczynek, Lili w swojej sypialni, po powrocie do swoich mniejszych proporcji, Barnaba, podobnie jak w dzieciństwie, wymknął się pod osłoną nocy, wciąż nosząc twarz swojej matki. Nie zamierzał szukać niczego, co mogłoby zaspokoić te zapomniane niegdyś pragnienia, ani też mieszkać w domu, w którym był więziony. Choć kochał swoją siostrę, nie mógł z nią zostać. Nie po tym, jak przekonał się, do czego była zdolna. Dziewczyna była załamana, gdy następnego ranka obudziła się i nie znalazła nawet śladu po ukochanym bracie. Wybuchła szaleńczym gniewem, który kazał jej wybijać dziury w ścianach, przewracać i niszczyć meble oraz cały dobytek, który swą ciężką pracą zgromadzili rodzice. W miarę upływu czasu stawała się zgorzkniała. Narastała w niej uraza do tego, którego uwolniła. Tego, dla którego zabiła. Przysięgła, że pewnego dnia go wytropi i sprawi, że drogo zapłaci za pozostawienie jej samej. A była teraz tak blisko do pięcia swego, że praktycznie czuła unoszący się w powietrzu zapach jego strachu. Oczy wszystkich dookoła ogniska wpatrzone były w Liama, gdy kończył swą opowieść zwolna, przenosząc wzrok z jednej osoby na drugą. Wściekłość i szaleństwo skrywające się za jego zaczerwienionym spojrzeniem dało mi do zrozumienia, że nie była to zwykła historyjka, którą zmyślił, aby przestraszyć kolegów harcerzy, ale że zasiadała między nami sama Lilian Król, ukryta za wizerunkiem chłopca, którego miałem za przyjaciela. Podczas gdy on nadal wodził szeroko otwartymi oczami po wszystkich zebranych, ja nie mogłem przestać zastanawiać się, czy był to ten sam dzieciak, którego znałem od kilku lat, czy też Lilian dopiero niedawno zawładnęła dla siebie jego postać. Ta wewnętrzna debata była wówczas moim najmniejszym zmartwieniem, jako że wściekłość rozpalająca jego wzrok z każdym mrugnięciem zdawała się coraz bardziej jaśnieć. Nawet Gilroy, ten, który miał być odpowiedzialnym, dorosłym i opiekować się nami, po prostu patrzył przed siebie z drżącymi wargami. Chciałem zawołać i zażądać, żeby przejął kontrolę nad sytuacją, ale gdy tylko próbowałem wyrzucić z siebie jakieś słowa, z moich ust uwalniał się ledwo słyszalny pisk. Wiem, że tu jesteś, Barnabo. Czuję twój zapach. Po prostu się pokaż, a nikomu innemu nie stanie się krzywda. Odezwał się Liam, skutecznie odwracając moją uwagę od oszołomionego drużynowego. Ian poderwał się na równe nogi. Hej, co to ma być, Liam, co? Wystraszyłeś nas wszystkich, okej? A teraz przestań już pogrywać. Zamknąć się. Wiem, że żadne z was nim nie jest, ale przysięgam, że wypatroszę was wszystkich, jeśli nie zdobędzie się na odwagę i nie stawi czoła temu, co na niego czeka. Po tych słowach, podczas gdy przenosiłem wzrok z chłopca, którego myślałem, że znam, na dwójkę innych, których wyraz twarzy szybko zmieniły się ze wzburzonych na oszołomione, mój intensywny wysiłek ogarnięcia wszystkiego rozumem został gwałtownie przerwany przez tup od stóp. Nie potrafię powiedzieć, czy było to za sprawą przesyconych wściekłością słów Liama, czy też jego nienawistnego spojrzenia,
ale wszyscy naraz poderwali się ze swoich miejsc i rozproszyli, biegnąc w różnych kierunkach. Potem rozległ się jego straszliwy okrzyk, który i mnie sprowokował do natychmiastowej ucieczki. Kiedy przedzierałem się przez drzewa, nie zwracając uwagi na to, w którą stronę zmierzają inni, usłyszałem wściekły krzyk, dochodzący gdzieś z tyłu. Tam, w miejscu, gdzie zostawiliśmy trzaskające ognisko. Nadal nie oglądałem się za siebie, nawet gdy odgłosy przyspieszonych kroków wokół mnie stawały się coraz mniej wyraźne, sygnalizując, że prawdopodobnie zostałem sam na wybranej drodze ucieczki. Nagle do mych uszu dotarł mrożący krew w żyłach pisk. Pomyślałem wtedy, że mój fałszywy przyjaciel musiał dogonić jedno z uciekających dzieci. Choć ciężko było mi znieść myśl, że którekolwiek z nas skończy zakrwawione na wysuszonych jesiennych liściach, nie mogłem przestać mieć nadziei, że ten, którego znalazł, był zarazem tym, którego szukał. Czułem się winny za to, że w ogóle pragnąłem czegoś takiego. Ale jedno martwe ciało i tak było o wiele lepszym rozwiązaniem niż śmierć wszystkich. W każdym razie to sobie właśnie wmawiałem. Pomimo bólu w boku, pieczenia w płucach oraz faktu, że ten dobiegający gdzieś z lewej strony pisk wyssał niemal wszystkie siły z moich nóg, nadal brnąłem przed siebie. Byłem już bliski zatrzymania się na chwilę, by złapać oddech, ale dwa kolejne okrzyki pełne bólu, pojawiające się w krótkich odstępach czasu, przekonały mnie, że nie mogę jeszcze ryzykować. Chociaż te szybko stłumione ryki wydawały się bardziej odległe niż poprzednie, to musiałem znaleźć miejsce, w którym mógłbym się ukryć, jeśli wciąż chciałem mieć nadzieję przeżyć ten koszmar. Biorąc pod uwagę mroczne okoliczności, w których się znalazłem, nie było to proste zadanie. W końcu, nie mając już siły, by opierać się słabnącym kończynom, osunąłem się na ziemię, rozrywając przy tym ramię o złamaną gałąź. Miałem ochotę głośno przekląć, kiedy postrzępione drewno rozcięło skórę. Szybko jednak przyłożyłem rękę do ust i w tym samym momencie zatrzymałem swój paniczny ślizg na liściach, którymi wysłana była ziemia wokół. Kiedy tak leżałem, trzymając jedną rękę wokół ociekającej krwią rany, a drugą na ustach, mocno zagryzając, by nie wydać z siebie okrzyku bólu i strachu, oprócz szybkiego bicia własnego serca, usłyszałem także inny dźwięk. Kroki chrzęszczące na suchych liściach należały do więcej niż jednej osoby, ale nie byłem w stanie stwierdzić, czy biegły obok siebie, czy też jedna goniła drugą. Ponieważ z każdą sekundą znajdowali się coraz bliżej, mogłem tylko mieć nadzieję, że ich własny, prawdopodobnie niespokojny puls i kroki zagłuszą odgłosy mojego zakopywania się pod stertą liści. Byli na tyle blisko, że chwilę później mogli się dotknąć, a każda z czterech stóp zatrzymała się zaledwie metr od miejsca, w którym leżałem, z całych sił próbując powstrzymać drżenie ciała, które mogłoby mnie zdradzić. Nawet we wszechobecnej ciemności padający z góry blask księżyca oświetlił otoczenie na tyle, że zerkając przez swój prowizoryczny kokon, zdołałem dostrzec ich buty. Liczyłem tylko na to, że nie było wystarczająco jasno, aby oni dostrzegli mnie. Podczas gdy ta dwójka trwała w miejscu, najwyraźniej próbując złapać oddech,
Ja byłem zbyt przerażony, by ryzykować ujawnieniem się, nawet jeśli prawdopodobnie byli w tej sytuacji tak samo niewinni i zagubieni jak ja. Chyba dopadł Redziego, wyszeptał jeden z nich, wciąż dysząc pomiędzy słowami. I Johna też, odpowiedział drugi równie zdyszanym głosem. Zacisnąłem szczękę, czując bolesne ukłucie w klatce piersiowej, w momencie, w którym wspominali o Johnie. Wciąż miałem jednak nadzieję, że mogli się po prostu pomylić, biorąc pod uwagę okoliczności. Ponieważ sapeli wyczerpani, nie mogłem rozpoznać ich głosów, choć oba brzmiały znajomo. Tak czy inaczej nie wystarczyło mi to, bym przekonał się, czy mogę im ufać. Przez cały wypad zdążyłem zamienić słowo ze wszystkimi chłopakami, ale moi przyjaciele byli jedynymi, z którymi chciałem spędzać czas. Nigdy nie byłem duszą towarzystwa, nawet przed tym wszystkim. Nie mogłem się ujawnić, dopóki nie zyskałbym pewności, czy ci dwaj są przyjaciółmi, czy może po prostu przypadkowymi nieznajomymi, którzy byliby gotowi zostawić mnie wilkom na pożarcie, by samemu rzucić się do ucieczki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mówiłem ci, że Liam zachowywał się dziwnie. Odezwał się bardziej znajomo brzmiący głos. Teraz, gdy wreszcie uspokoił swój świszczący oddech. No i co? Chcesz powiedzieć, że wiedziałeś, co tu się odwali? Stary, mówię tylko, że widziałem, że coś jest z nim nie tak. Przecież nikt nie mógłby tego przewidzieć. Wypuściłem z ulgą drżący oddech, gdy zdałem sobie sprawę, że drugi głos należał do Iana. Nagle poczułem przypływ desperacji, by dołączyć do przyjaciół. Lecz uświadomiłem sobie, jak żałośnie wyglądało moje obecne położenie. Bardzo żałowałem, że nie mogę po prostu wymknąć się niezauważony i pojawić się przy nich stojąc na nogach. Rzuciłbym na powitanie, że nie mogę uwierzyć, że ich znalazłem. To byłoby prawdopodobnie znacznie mniej kompromitujące niż zastosowanie kamuflażu. Hej, nie panikujcie, chłopaki. Oznajmiłem, wychylając rękę spod przykrycia z liści, niczym świeżo wybudzone zombie powstające z grobu. Co jest w porządku? To tylko ja. Mało się nie zesrałem ze strachu. Wciąż mówiąc po cichu, wyjaśniłem im pokrótce, dlaczego zanurkowałem w liściach, co wszystkich nas trochę rozśmieszyło. Mój śmiech nadal nie był jednak do końca szczery, ponieważ wciąż czułem się niezręcznie. Kiedy uspokoiliśmy się i wróciliśmy myślami do nieco bardziej ponurych wydarzeń, Malcolm opowiedział nam, czego był świadkiem. Otóż wyglądało na to, że John rzeczywiście już nie żył, albo dogorywał w dość ciężkim stanie. Malcolm chował się za grubym pniem drzewa, kiedy zobaczył, jak Liam wyskakuje dosłownie znikąd i atakuje naszego przyjaciela, który nie miał żadnych szans na uniknięcie zębów wbijających się w jego szyję. Jak już z nim skończył, wiedziałem, że mam przechlapane. Stałem za tym drzewem i czułem, że zaraz zwymiotuję. Wiedziałem, że po mnie idzie. Słyszałem jego kroki. Stawiał je coraz bliżej. No a potem ktoś krzyknął z daleka, on rzucił się w tamtą stronę. Nie ruszyłem się, dopóki nie byłem pewny, że już go nie ma. I nie przestałem biec, dopóki nie wpadłem na Iana. No, a ja to wtedy zszedłem prawie na zawał. Ian widział z daleka, jak Liam szarpie się z Regim, ale ani myślał zostać w pobliżu, żeby zobaczyć, jak wszystko potoczy się dalej. Wszyscy zamilkliśmy na kilka chwil. Każdy czując na sumieniu ciężar wstydu z powodu pozostawienia przyjaciół w potrzebie. Właśnie to sprawiło, że byliśmy tak rozproszeni, że nie zauważyliśmy wcześniej, jak ktoś biegnie w naszą stronę. Uciekajcie! On tu idzie, w nogi! Zawołał, przeskakując między drzewami. Zanim zdążyłem w pełni dostrzec widok przedzierającego się przez gałęzie jedynego dorosłego, który towarzyszył nam tamtego wieczoru,
Poczułem, jak wpadł na mnie z impetem. Nie zwracałem już uwagi na otoczenie, albo raczej na to, co było widać w bladym świetle. Ogarnął mnie paraliż spowodowany nie tylko uderzeniem tego chudego mężczyzny, ale również tym, że sekundę później toczyliśmy się wszyscy w dół dość stromego wzgórza. Markus! Zawołał za mną Ian zaledwie sekundę przed tym, jak jego przeszywający wrzask przerwał to, co miał zamiar powiedzieć dalej. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to on, czy Malcolm wydał ten bolesny jęk. W każdym razie, gdy tylko dołączył do niego drugi głos, szybko okazało się, że zupełnie niepotrzebnie się nad tym zastanawiałem. Kiedy chór przerażonych wrzasków zmienił się w zdławiony kaszel i prychanie, byłem już niemal nieświadomy trzaskania żebrami o skały i gałązki, o które obijałem się spadając. W końcu przestałem się toczyć. Jeszcze przez chwilę walczyłem o utrzymanie przytomności, aż wreszcie wszystko zniknęło mi przed oczami. Gdzieś w głębi swojej głowy krzyczałem, próbując zmusić ciało do ruchu, błagając, by się obudziło, zanim stary, fałszywy przyjaciel mnie dogoni. Kiedy otworzyłem oczy, natychmiast zdałem sobie sprawę z ogromnego bólu, jaki zawładnął całym moim ciałem. Zorientowałem się też, że ktoś mnie przygniata. W miejscu, w którym teraz leżeliśmy, rozciągnięci u podnóża wzgórza, było znacznie mniej światła, przez co nowe otoczenie było jeszcze bardziej tajemnicze przez skrywający je mrok. Niestety ból, który odczuwałem, pozostawał jasny i wyraźny jak dzień. Żyjesz? Zapytałem, krzywiąc się z bólu, palącego wszystkie żebra, gdy lekko szturchnąłem Gilroya. Myślę, że tak. Pomacałem ziemię, mając nadzieję, że podłoże okaże się wystarczająco równe, bym spróbował dźwignąć swoje połamane ciało. Udało mi się stanąć na nogi, lecz to, co ujrzałem, wprawiło mnie w osłupienie. Byłem pewien, że po twardym upadku oczy płatają mi figle, albo widzę tylko iluzję wywołaną cieniem i bardzo słabym światłem. Skierowałem wzrok na drużynowego, tego, w którym ja i moi koledzy harcerze pokładaliśmy nadzieję. Na jego miejscu nie widziałem już jednak chudego mężczyzny z kudłatymi włosami, a wpatrującą się we mnie moją idealną podobiznę. Co jest do cholery? Krzyknął, odsuwając się ode mnie i wyciągając ręce przed siebie. Ale to przecież jest niemożliwe. Zdołałem wymamrotać jedynie tyle, oszołomiony jego reakcją. Dlaczego się wycofywał, skoro to on ukradł moją twarz? Patrzyliśmy na siebie w milczeniu, obaj z opuszczonymi w szoku szczękami. Gdzieś z oddali, z wnętrza mojej głowy docierał do mnie krzyk. Chciał, żebym znów zaczął biec. Choć bolał mnie niemal każdy centymetr ciała, wiedziałem, że muszę sprawić, by moje nogi znów się ruszyły. Byłem w pełni świadomy, że stoję twarzą w twarz z Barnabą Królem. Ale poza tym obawiałem się też, że jego mściwa siostra nie poprzestałaby teraz jedynie na nim. Podczas gdy w myślach analizowałem te fakty, zmagając się jednocześnie z całym chaosem dzisiejszej nocy, poczułem na karku czyjś oddech. Zostaliście tylko wy dwaj, odezwał się głos za mną. Nie należał do mojego przyjaciela. Brzmiał bardzo kobieco. Wiesz, że mogłeś załatwić tę sprawę znacznie prościej, prawda? To twoja wina, że wszyscy nie żyją. Jej głos był pozbawiony emocji. Dziwny i zachrypnięty,
jakby jednocześnie młody i stary. Choć zamarłem w miejscu, podobnie jak postać nosząca moją skórę, poczułem, jak mimowolnie moje ciało delikatnie się porusza. W końcu obróciłem głowę, żeby spojrzeć na coś, co z pewnością byłoby ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek zobaczę. Podświadomie próbowałem odsunąć od siebie myśl o nieuchronnej zagładzie, ale desperacka ciekawość moich oczu, pragnących zobaczyć, w co przekształcił się Liam, w końcu wzięła górę. W ten sposób napotkałem puste spojrzenie stojącej przede mną kreatury. Przerażenie wywołane jej widokiem mogło realnie skutkować zatrzymaniem serca, jeszcze zanim zdołałaby mnie załatwić Lilian Król. Nie mogłem jednoznacznie określić, czy to coś się uśmiechało, czy też był to efekt przesadnie rozrośniętego zgryzu, nisko wiszącej szczęki z zębami przypominającymi igły, poplamionymi krwią innych harcerzy. Wyglądało to jak pysk jakiejś szkaradnej ryby głębinowej, ale z lekko spiczastymi uszami w miejscu płetw po obu stronach. Małe, kuliste, czarne oczy, pozbawione wszelkich oznak człowieczeństwa, nie przestawały się we mnie wpatrywać. Poczułem, jak szuram stopami po suchych liściach, splamionych kroplami mojej krwi. Mimowolnie odsuwałem się od tego stworzenia, patrząc, jak jego ciało unosi się wraz z falami ciężkich oddechów, jeszcze bardziej rozciągając podarty mundur, który spowijał jego chudą sylwetkę. Nie mogłem oderwać od niego wzroku, nawet gdy zaczął się zbliżać, szybko niwelując dzielący nas niewielki dystans, zaledwie dwoma długimi krokami. Lilian? Zapytałem, nie tracąc nadziei, że uda mi się porozumieć z istotą. Potwór skinął tylko głową w odpowiedzi, bez najmniejszego mrugnięcia swoich zniewalająco zimnych oczu. Czy przekształciła opowiedzianą nam historię, zamieniając miejscami siebie i swojego brata? Czyżby to ona urodziła się tą zdeformowaną i została zapomniana, podczas gdy on był ukochanym dzieckiem rodziców? Czy tak wyglądała prawdziwa forma ich ojca? To, czego tak się wstydził i żałował, że przekazał w genach potomstwu. Ostatecznie wobec wszystkich makabrycznych wydarzeń, jakich miałem za chwilę doświadczyć, te pytania i tak nie miały już żadnego znaczenia. Gdy tylko poczułem, jak te długie zęby wbijają się w moje pokiereszowane ramię, wiedziałem, że za chwilę moja ciekawość zginie niezaspokojona wraz ze mną. Nie odczułem agresji przy jej ugryzieniu. Szczerze mówiąc, było coś w rodzaju czułości, w tym jak jedną rękę ułożyła na moim nienaruszonym boku, a drugą przyciskała dolną część moich pleców. Kiedy szarpnęła, odrywając kawałek ciała, z otwartej rany wypłynęła krew, a ja zamknąłem oczy i upadłem na kolana. Uciekaj! Krzyknął mój klon, rzucając się na morderczynię. W jednej chwili odepchnął mnie, ratując tym samym przed kolejnym atakiem. Choć moja koszula już całkiem przesiąkła stale wypływającymi płynami ustrojowymi, nie potrzebowałem drugiego sygnału do ucieczki. Na początku samo przesunięcie jednej nogi przed drugą sprawiło ogromną trudność, ale było to raczej spowodowane szokiem niż bólem, jaki wówczas odczuwałem. Sprawy nie ułatwiała również spora utrata krwi. Mimo to, nawet gdy uderzyłem poranionym ramieniem o gruby pień drzewa, nadal parłem do przodu, nie oglądając się za siebie. Odgłosy walki toczącej się o moją wolność słyszałem tak wyraźnie,
jakbym wciąż klęczał na ziemi tuż obok. Nie pozwalałem jednak, by przeszkodziły mi w skupieniu się na moim celu. Biegłem przez kompletnie obcy teren. Nie mogłem więc wiedzieć, czy mi się uda, ale musiałem spróbować. Minęło kilka minut, choć wobec przepełniającego mnie strachu i słabnącej energii nie mogłem być już pewny tych ram czasowych. Zauważyłem, że otaczała mnie tylko cisza. Nie słyszałem już, jak rodzeństwo bestii rozszarpuje się wzajemnie. W pobliżu nie widziałem też nawet najmniejszych leśnych zwierząt. Niemożność ustalenia, czy Liam lub Lilian, kimkolwiek do cholery było żądne krwi monstrum, nadal mogłoby mnie dopaść, napędzała mnie do dalszego biegu. W końcu dotarły do mnie nowe dźwięki. Szum silników i koła toczące się po asfalcie. Lecz na widok połyskujących w oddali reflektorów przeszło mi przez myśl, że być może zaraz będę już po drugiej stronie. Kiedy minąłem linię drzew, niemal wbiegłem na szosę, w ostatniej chwili zatrzymując się z poślizgiem i umykając przed maską pędzącego sedana. Krzyczałem, wykorzystując każdą uncję energii, jaka mi pozostała, modląc się do bogów, by ktoś usłyszał moje wołanie o pomoc. Ktokolwiek. Ledwo utrzymywałem się na nogach, ale zdołałem jeszcze dostrzec, jak nieruchome światła lamp samochodowych rzucają przede mną mój wydłużony cień. Jakiś czas później, po przebudzeniu się w zaskakująco wygodnym szpitalnym łóżku, oficjalnie poznałem kierowcę ciężarówki. Mężczyznę w średnim wieku, który zauważył mnie, zanim straciłem przytomność. W ciągu następnych dni przywoływałem makabryczne wydarzenia tamtej niefortunnej wyprawy kempingowej, opowiadając je wielu przedstawicielom różnych służb, sądząc po ich umundurowaniu. Gdy tylko lekarz wyraził zgodę na przesłuchanie, przyszli najpierw dwaj policjanci. Mogłem powiedzieć im tylko o tym, czego osobiście byłem świadkiem, lecz część wydarzeń pamiętałem jak przez mgłę z powodu głębokiej traumy. Szybko jednak poczułem się wyczerpany powtarzaniem w kółko tych samych zdań. Nie byłem wtajemniczony w wiele aspektów śledztwa. Poinformowano mnie jednak, że jako jedyny przeżyłem gniewny atak Lilian Król. Kogoś, po kim na miejscu tragedii nie było nawet śladu. Nie wiem, czy zanim doszło do krwawego końca, ponownie przybrała cudzą twarz, czy też uciekła, zanim niebieskie światła zamigotały na drzewach. Policjanci zaś byli ogromnie zakłopotani, odkrywając zmasakrowane zwłoki mojego sobowtóra, podobnie zresztą jak ja sam. Po tym, jak pozwolono mi wyjść ze szpitala, jeszcze przez kilka tygodni przed moim domem rodzinnym stał zaparkowany radiowóz. Kiedy kilka dni po feralnej nocy odkryto ciało prawdziwego Liama Hulbrooka, stało się oczywiste, że Lilian Król wciąż gdzieś tam jest. Biorąc pod uwagę opowiedzianą przeze mnie historię, władze stwierdziły, co prawda, że wariatka nie będzie miała powodu mnie szukać, lecz mimo to, na wszelki wypadek, zdecydowali się mieć wszystko na oku. Oprócz regularnych spotkań z terapeutą, które kontynuuję do dziś, musiałem dodatkowo przejść intensywną fizjoterapię. Te pierwsze kilka miesięcy po brutalnym morderstwie moich jedynych przyjaciół były najgorsze. Z czasem jednak cierpienie osłabło. Niestety, im bardziej docierało do mnie to, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, tym mniej stabilne stawało się moje zdrowie psychiczne. Być może fakt, że byłem znacznie bardziej oporny wobec korzystania ze swoich darów niż moja siostra,
spowodował, że ta konkretna przemiana była dla mnie szokującym przeżyciem. Żyłem jako Jacob Gilroy przez tyle lat, że niemal sam uwierzyłem, że to moja prawdziwa tożsamość. Po ucieczce z domu przez jakiś czas mieszkałem na ulicy, wciąż przybierając formę mojej matki. Będąc zamkniętym w tej piwnicy przez tak długi czas, nie miałem najmniejszego pojęcia, jak sobie poradzić w tym świecie. Tak oto znalazłem swoje miejsce wśród innych, zagubionych dusz. Prawdziwy Gilroy był moim przyjacielem, którego poznałem w tamtych czasach. Któregoś razu nieumyślnie się zabił. Znalazłem go jeszcze z igłą wbitą w ramię. Na szczęście wystarczyła mi tylko próbka krwi, żeby przejąć jego wygląd, więc toksyny, które wprowadził do swoich żył, wywołały u mnie jedynie przelotne uczucie euforii. Z uwagi na fakt, że po raz pierwszy dobrowolnie przyjąłem inną postać, nie byłem jeszcze świadom tego, jak wiele przejmujemy na siebie wraz z nową skórą. Przywdziewając kostium upodabniający nas do ofiar, stajemy się również właścicielami ich wszystkich wspomnień. Przez kilka miesięcy po śmierci Gilroya rozpamiętywałem jedynie jego burzliwe życie, które wiódł aż do chwili, w której przedwcześnie przerwała je zawartość ostatniej strzykawki. Wspomnienia te na jakiś czas zepchnęły mi z oczu moją osobistą historię, ukrywając ją za zasłoną nowego życia, które przyjąłem. Kiedy ponownie otworzyłem oczy i zobaczyłem, że mam na sobie twarz spoczywającego przede mną martwego mężczyzny, poczułem nawet strach. Jednak po pewnym czasie udało mi się jakoś poukładać swoje życie. To znaczy życie Gilroya, którym jednak prawdziwie się stałem pod każdym względem. Kiedy uszkodzony mózg odbudował wspomnienia o moim pierwotnym żywocie, pamięć o nowych doświadczeniach wcale nie zniknęła. Strasznie to bywa rozpraszające. Noszenie w swojej głowie wielu wcieleń, analizowanie, które z nich rzeczywiście są moje, a które ukradłem. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile biednych dusz zdążyła już zamknąć w sobie moja siostra. Nie wiem, dlaczego nigdy nie przejąłem w pełni doświadczeń z życia mojej matki. Być może było to po prostu spowodowane faktem, że łączyły nas więzy krwi. A może dlatego, że bardzo opierałem się tamtej pierwszej przemianie. Przypuszczam, że pewnych aspektów swego istnienia być może nigdy nie pojmę, ani może nawet tego, kim w ogóle jestem. Jednak w tym przypadku, kiedy razem spadaliśmy ze wzgórza, a transfer krwi nastąpił przypadkowo, zdążyłem całkowicie zanurzyć się w rzeczywistości swojej nowej twarzy, zanim ponownie uniosłem powieki. Mogę sobie tylko wyobrazić, co działo się w głowie Markusa, kiedy zobaczył, jak na niego patrzę. Przypuszczam jednak, że nasze odczucia były bardzo podobne. Prawdopodobnie obaj postrzegaliśmy tego drugiego jako tego, którego szukała Lili, ale nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego był tak skłonny poświęcić się w imię mojej wolności. Kiedy obudziłem się w szpitalu, czułem najprawdziwszy ból w sercu z powodu utraty jedynych przyjaciół, to znaczy tych, których stracił Markus. Po czasie ból ustąpił miejsca złości. Niczego bardziej nie pragnąłem niż zadać tyle samo cierpienia temu, kto mi ich odebrał. Możliwe, że właśnie to uczucie zainspirowało prawdziwego Markusa do ataku na moją siostrę. Pragnienie zemsty, a nie próba uratowania mnie. Ostatecznie nigdy nie dowiem się tego na pewno. Nawet po tylu latach nie do końca rozumiem chłopca, którego życie sobie przywłaszczyłem, gdy jemu nie było już potrzebne.
Pociesza mnie tylko fakt, że jego rodzice nie musieli opłakiwać śmierci ukochanego dziecka, chociaż byli za to świadkami mojej samozagłady. Ciągle zastanawiam się, czy moja skłonność do alkoholu nie jest przypadkiem skutkiem bycia wcześniej Gilroyem przez tak długi czas. Biorąc wszystko pod uwagę, przypuszczam jednak, że moje wątpliwości nie będą już miały większego znaczenia, ponieważ i tak jestem skazany na zmierzenie się z przeznaczeniem, przed którym uciekłem. Jeśli kiedykolwiek mam naprawdę zwalczyć swoje wewnętrzne demony, będę musiał wyśledzić tego bardzo dosłownego, któremu pozwoliłem odebrać tak wiele ludzkich istnień. Niezależnie od tego, co się stanie, czy przeżyję tę konfrontację, czy nie, nigdy nie przywróci to życia tym, których pochłonęła żądza zemsty mojej siostry. Może byłoby nawet lepiej, gdyby żadne z nas nie przeżyło naszego ponownego spotkania. W ten sposób całkowicie wytarlibyśmy plamę, którą nasi rodzice wylali na ten świat. Odpowiadałaby mi taka kolej rzeczy. W końcu moi przybrani rodzice powinni byli znacznie wcześniej otrzymać szansę opłakiwania śmierci najmłodszego syna. Chociaż tyle mogę dla nich zrobić. Prędzej czy później wszyscy przecież będziemy musieli stawić czoła naszym demonom. Nieważne, jak daleko będziemy uciekać, jak długo będziemy się przed nimi ukrywać. Tego nie da się uniknąć. Szkoda, że wtedy tego nie rozumiałem. Połączenie mojego tchórzostwa i wściekłości mojej siostry skutkowało przelaniem niewinnej krwi. To, co przydarzyło się harcerzom, którymi się opiekowałem i uważałem za przyjaciół, jest w równym stopniu moją, jak i jej winą. Czasami zastanawiam się, czy ci, którym ukradłem tożsamość, wciąż gdzieś we mnie żyją. Czy możliwe, że w ten sam sposób może trwać życie wielu nieszczęśników, których pamięć zgromadziła w swojej głowie moja siostra? W końcu wszyscy kiedyś zostaniemy tylko wspomnieniami. Niczym więcej niż opowiadaną przy ognisku historią. Scenariusz William Rain. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.